A więc hej ludzie, ja jestem Kirox, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, w drugim odcinku z Q&A mamy dzisiaj kilka pytań, na które chciałbym, właściwie postaram się odpowiedzieć. Zobaczymy jak to wyjdzie. Słuchajcie, poprzedni odcinek zrobiliście aż tyle, popatrzcie ile łapek, ja pierdzielę, to jest po prostu coś mega. Wybaczcie za moje zjarane oczyska, tak. Boże, Kirox, zjedźmy spryszcie, o tutaj, a nie, to twoja twarz. Więc słuchajcie ludzie, dzisiaj podpowiadamy sobie na kilka pytań i lecimy z pierwszym pytaniem. Pierwsze pytanie brzmi: czy śpisz z badylem? Co? Nie. Czy masz tak, że jak przechodzisz na przykład korytarzem w szkole, to inni wołają na ciebie na przykład rudy pedo lub coś takiego? Słuchajcie, troszeczkę nietypowe pytanie, gdyż kiedy ja idę sobie korytarzem, to zazwyczaj ludzie do mnie podchodzą i tak: Daniel, Kirox, kiedy Minecraft? Ja wtedy, wiecie, tak się patrzę na niego i tak: what the fuck, man? O co ci chodzi? What the fuck? A tak już serio, słuchajcie, tak, miałem jeden raz okazję, kiedyś szedłem sobie i ktoś powiedział, jeden albo dwa razy, jak dobrze pamiętam, szedłem sobie i ktoś powiedział: o, Kirox, cześć, a ja takie: a, fajnie, miło. W każdym razie tak, zdarzają się takie sytuacje, czasami właśnie troszeczkę bekowe, koledzy się z tego czasami śmieją, no wiecie, takie typowe zachowania kolegów z gimbazy, z gimnazjum, dławki, nie z podstawówki, z podławki, tak. Gdyby twoi rodzice dali ci opcję zostać w Grajewie i dalej nagrywać filmy lub wyjechać za granicę, ale wtedy musisz zostawić YouTube i zacząć się tam porządnie uczyć, ale będziesz miał wtedy większą szansę na rozwój, na swój rozwój i tak dalej. Co byś wybrał? Generalnie, szczerze powiedziawszy, nie żyje mi się tutaj źle w Grajewie. Co prawda jest to wielkie zadupie, jest to tak zwana, w teorii nie ma takiego czegoś, jest Polska A i Polska B, ale zapomnieli o Podlasiu, czyli o całej, właśnie o całym Podlasiu, czyli o Polski, o Polsce C. I słuchajcie, no, fakt faktem, żyje się tutaj okej. I słuchajcie, generalnie powiem wam szczerze, że wybrałbym raczej zostać w Grajewie i dalej nagrywać filmy, poza faktem, że co prawda są, no każdy ma wady, nie każdemu idzie z górki. Oczywiście nie każdemu, jak to się mówi, raz jesteś na wodzie, raz pod wozem. W każdym bądź razie, tak mi się wydaje, że wolałbym zostać tutaj w Grajewie, dalej dla was nagrywać, oczywiście z coraz większą motywacją, z pasją i pasja przez dolar, tak. W każdym razie, słuchajcie, powiem wam, że naprawdę wolałbym zostać tutaj tak jak jestem w Grajewie, być takim Danielem, prostym, zwykłym Danielem, który siedzi teraz przed kamerką i oczy jego wolą od tego softboxa, który jest tutaj właśnie ustawiony, czyli do oświetlenia. Po prostu, no, powiem wam szczerze, że wolałbym, żeby tak zostało, jedynie mógłbym liczyć, że będzie kiedyś lepiej i że właśnie będzie fajnie. Więc kolejne pytanie. Dlaczego co chwilę na filmikach mówisz: zamknij mordę, Daniel? Ludzie, generalnie to wynika z tego, że mam do siebie dystans. Może nie tak, że nie wiem, że pójdę, kurde, stanę na ławce w szkole i zacznę tańczyć jakieś inne dupery, a w każdym razie mam dystans do siebie, tak? Mogę sobie powiedzieć, że nie wiem, że teraz mam tutaj coś czerwonego na nosie, to takie beka, po prostu dla beki, żeby było dla beki. Mówię sobie: zamknij mordę, Daniel, że jestem frajerem. Co prawda w niektórych kwestiach może nie mam racji, może na przykład mówiąc to po prostu tego nie widać, może tego, ale ja wiem, że po prostu robię to dla beki, robię to totalnie dla beki, żeby po prostu pośmiać się z siebie, bo ja jestem takim człowiekiem, gdzie wolę najpierw sobie, najpierw od siebie zacząć. To jest, co prawda, to jest mega trudne, niż właśnie wypominać błędy innym. No po prostu tego nie lubię robić, bo dla mnie wtedy jest tak trochę smutno, że wiecie, że ja tutaj się rządzę i tak dalej. Po prostu nie lubię tego robić i mam nadzieję, że tak pozostanie przynajmniej w jakimś tam stopniu, tak? Żeby nie, że ja siebie hejtuję cały czas. Po prostu odbierajcie to wszystko dla beki, ludzie, bo taki jestem, lubię się pohejtować i teraz sobie aż mordę walnę. Czy twoi rodzice wiedzą, że nagrywasz? Słuchajcie, tak, moi rodzice wiedzą, przynajmniej się domyślają, że nagrywam, że siedzę sobie codziennie o 18 na przykład. No można powiem, że prawie codziennie o 18 siedzę z tłem jakimś nałożonym z tyłu, to co teraz tam widzicie, że mam jakieś światło odpalone, które niemiłosiernie wali po oczach, że wali im tam właśnie przez drzwi tam do kuchni, tak i tak dalej.
Wiedzą, na pewno wiedzą, tutaj ciocia moja wie, dużo osób z rodziny mojej wie po prostu. Fajnie, fajnie, tak? No z jednej strony fajnie, ale z drugiej strony źle, ja już się nauczyłem po prostu dzięki YouTube'owi. Ja ogólnie byłem takim nieśmiałym chłopakiem, dalej jestem, po prostu boję się, nie wiem, podejść do kogoś, zagadać, takie, no wiecie, taki ja jestem, po prostu taki zwykły, prosty, szary człowieczek, Daniel Kirox, jak wolicie, tak? Generalnie... Tak, wiedzą, że nagrywam, więc to już na to odpowiedziałem, ale chciałem dopowiedzieć coś jeszcze, że właśnie reakcją na to wszystko jest takie, wow, fajnie, jej. W każdym razie nie odbierajcie tego źle, bo ja to odebrałem takie, ojej, fajnie, fajnie. Kim chciałeś zostać, gdy byłeś mały? To jest bardzo trudne pytanie, słuchajcie, ja za małego naprawdę mało, ale to bardzo mało rzeczy pamiętam. Pamiętam, że bawiłem się na podwórku w chowanego i tak dalej, inne różne zabawy, ale... Również pamiętam, że nie pamiętam. Fajnie. Generalnie pamiętam, że właśnie nie myślałem nad tym. Po prostu chciałem być chłopakiem, który ganiał za piłką, który dobrze umiał trafić do bramki piłką, nie wiem, dorzucić do kosza, trafić do kosza, tak? Ja nie chciałem być jakimś nie wiadomo kim, że chciałem być, nie wiem, od youtuberem, od małego, jak byłem jeszcze takim małym kurdupem właśnie, który ganiał za kawałkiem szmaty czy coś. Po prostu chciałem być chłopakiem, który... Więc jeszcze raz, kim chciałem zostać, gdy byłem mały? Po prostu nie myślałem nad tym. Dobra. A teraz pytanie, które może dla was tak mało znaczyć. Co polecasz początkującym youtuberom, aby się wybili? Pierwszą, najważniejszą radą, najważniejszą, najbardziej istotną, stary, bądź, kurczę, sobą. Co prawda możesz się upodobnić do jakichś youtuberów typu PewDiePie, jakiś, nie wiem, ktokolwiek, Kupson, Narucia, Karolek. W każdym razie pamiętaj, stary, że ty bądź sobą, że nie zmieniaj się dla innych, dlatego że cię inni każą, bo to robisz źle. Tak, możesz postarać się zmienić, ale pamiętaj, stary, żebyś robił to wszystko dla siebie, że stary, ty bądź, kurczę, sobą. Słuchajcie, ludzie, to jest tak. Jeżeli wrzucacie film raz na pół roku, albo raz na miesiąc, na dwa miesiące, no to wiadomo, że jednak nie będzie to tak sama liczba wyświetleń, no chyba, że robicie jakieś pranki, ale my gadamy tutaj raczej o kontencie zagrajmerskim, czyli takie, co ja robię, tak? Ja komentuję, ja gram w Skywarsy, w cokolwiek, tak? Komentuję. Więc słuchajcie, pamiętajcie o systematyczności, to jest bardzo ważne, że jak wrzucając nawet ten filmik raz na 3 dni, raz na tydzień nawet, robiąc dobry film, no załóżmy dobry, no zgaduję, że w większości filmów będzie waszych dobrych, no co prawda ja uważam moje filmy za słabe, że mógłbym jeszcze lepiej zrobić, ale to jestem ja, więc tam nie wnikajmy za mocno. W każdym razie pamiętajcie o systematyczności, to jest bardzo ważne, jeżeli będziecie systematyczni, ludzie sami do was będą przychodzili, to jest ważne. Te dwie rady są najbardziej istotnymi radami. Ja wiem, że powtarzam słowa innych youtuberów, że to w sumie nic ci nie daje takiego, ale pamiętaj, stary, że te dwie rady są najważniejsze, że ja to staram się robić, bardzo się staram robić to wszystko, nawet czasami ich się nie chce, po prostu ja sobie myślę, kurczę, jest was tyle, no to jest aż tak trudno was zostawić, nawet czasami mogę się leciutko nawet przymusić do tego, żeby wejść na tego Minecrafta, żeby nagrać te Skywarsy i żeby wam to zaploadować, wrzucić na YouTube'a. To jest fajne, że właśnie, to jest, wiecie, to idzie na przyszłość. Jeżeli ja jestem małym kurduplem, małym, no, gówniakiem załóżmy, mam 16 lat w tym roku, tak, to ja po prostu uczę się wtedy tej systematyczności tego, że w późniejszym życiu, kiedy przebijam, jakby zabijam w sobie lenia, zabijam sobie coś, co kiedyś mega dużo mnie występowało, tak, w życiu codziennym występowało i po prostu jakoś tak... To jest bardzo fajne, że YouTube da radę właśnie takie coś zdać, tylko musicie chcieć, pamiętajcie, że nigdy nic na siłę, nawet jakby wam dawali, nie wiem, 10 milionów, ale byście to zrobili gówno na siłę, nie róbcie tego, naprawdę zróbcie to, co uważacie za słuszne, nawet... No nie wiem, leciutko się przymuszając, jeszcze możecie, ale pamiętajcie, ludzie, nigdy z przymusu, po prostu to jest najgorsze, co może być i bawię się rozporkiem od spodni. Więc słuchajcie, Q&A dobiegło końca, mam nadzieję, że wam się chociaż troszeczkę podobało, że mogliście, że pojawił się banan na waszym ryju, jak to się mówi, na waszej twarzy, pięknej twarzy, która... jaka masz piękną twarz? No homo, my friend. Tak więc słuchajcie, bardzo wam dziękuję za uwagę, za każdą łapkę, komentarz, bla bla bla, słuchajcie, nie będę przedłużał, trzymajcie się, powidzimy się w następnych odcinkach, mam nadzieję, że jeszcze z większym kopnięciem, że będzie fajnie, że będzie mega, słuchajcie, dobiliśmy wcześniej ponad 700 łapek, to jest naprawdę mega dużo, trzymajcie się, nie przedłużam, piąteczka za was!